bardzo czuję się zniesmaczony, ponieważ nie spodziewałem się, że minister polskiego rządu po prostu przyjedzie tu kłamać. Prosty przykład, system fiński, to co pan słyszał rozmawiając z reporterem Gazety Wyborczej, nie jest dwustopniowy, a jest trzystopniowy. To jest ostatnie kłamstwo. Później mówienie o podwyżkach dla nauczycieli, które, co jest również nieprawdziwe. Podwyżki dla nauczycieli, które w 2018 były de facto obniżkami. Mówienie, że rząd, poprzedni rząd nie dał żadnej podwyżki dla nauczycieli. Jest to kompletna bzdura, ponieważ za pierwszych 5 lat rządów poprzedników łączna podwyżka wyniosła ponad 41% do pensji podstawowej. A więc mówienie, że nikt z poprzedniego rządu nie dał podwyżek, jest kłamstwem. Kolejne kłamstwo to jest, jeśli chodzi o wyposażenie w pomoce multimedialne przez rząd obecny. Nieprawdą to jest również, ponieważ wszystkie pomoce leżą na barkach dyrektora szkół bądź samorządów. A więc przedstawiciel rządu, który był na naszym spotkaniu, rękoma z samorządu chce zrobić, sfinansować reformę. Także to jest po prostu niesmak po takim spotkaniu pozostaje. Moja Oleśnica.pl